Tytuł naszego rozważania, które będziemy mieli na podstawie Słowa Bożego, cechy Bożego Kościoła. Cechy Bożego Kościoła, Kościoła, który kiedyś był jako wybrany Kościół Efeski, jako pierwszy Kościół, 30-31 naszej ery. I cechy Kościoła, czy są te cechy w Kościele Ostatków, Kościele, można powiedzieć, też nawiązującym do czasów apostolskich. Przeczytał brat rozdział 5 Dziejów Apostolskich, przypomnę ten tekst 14 wiersza. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, kiedy czytamy ten tekst, tak się człowiekowi marzy. Panie Boże, my wiemy, że tak się stanie jeszcze raz. Ale czy my doczekamy tego? Już nie mówię, że może ktoś, powiedzmy, gdzieś pobłądzić na drodze życia, oby to się nie stało, ale czy doczekamy tego? No bo Bóg wiele ludzi zabierze przed nadejściem złego, co jest też w proroctwie Izajasza jako obietnica zapisana. Ale obyśmy ich zobaczyli na nowej ziemi. Tłumy falujące, które będą szły przed oblicze Ojca i Jezusa, dziękując za zbawienie. Jest to piękne, ale kto się tam znajdzie? Kilka myśli Słowa Bożego. Jak dzisiejsze chrześcijaństwo, patrzymy na chrześcijaństwo ogólnie. To jest to chrześcijaństwo, które dąży poprzez ceremonie, poprzez działania różne, poprzez pracę, również i taką charytatywną, dąży do tego, aby uzyskać zbawienie. Bowiem uważa się, że im będę bliżej, więcej czynił, tym będę bliżej Boga. Przykład, proszę bardzo, z przychodni przyszła pani po jakieś tam sprzęt rehabilitacyjny, bo mamy też tam ten sprzęt, wskoczył w tej przychodni uzależnień i zaczęła opowiadać, bo pytam zawsze kto, co, jak i dlaczego, dla kogo. Mówi, że opiekuje się sąsiadką, sąsiadką, która nie ma rodziny, tutaj gdzieś wyjechali za granicę, została sama, jest chora. I ona stara się jej czynić, no wiele pomagać, do sklepu tam gotować, coś posprzątać, bo ta osoba chora leży. I tak wyraziła się, mówi, no bo przecież im więcej będę dobrego czyniła, tym większe zasługi będę miała u Boga. Ja mówię, proszę Pani, jest to piękne, ale smutek mam troszeczkę, bo Pani pomyliła niektóre pojęcia, bo zbawienie mamy za darmo. To jest tylko owoc przyjęcia zbawienia. I rozmowy, oczywiście książki i tak dalej, ale to nie. Dlatego też chrześcijaństwo dzisiejsze ogólnie, to jest chrześcijaństwo ceremonii, chrześcijaństwo uwielbienia człowieka, uwielbienia tego, który mieni się nawet być Chrystusem. Nie wiem, czy ci, którzy patrzą do komputera, a na pewno więcej niż ja, bo młodsi niektórzy są bystrzejsi w tej kwestii, czy zauważyliście, że ten sławny ojciec Ryzyk Toruński, prawda, nazwał się Chrystusem. Droc, bluźnierstwo, ale to nie będę o tego komentował. Na razie. Dalej, drodzy, dzisiejsze chrześcijaństwo to jest pośrednictwo świętych różnych, no tu w Polsce, szczególnie w Polsce, kult maryjny. Wreszcie, dzisiejsze chrześcijaństwo to jest niedziela. Zauważyliście, zauważycie jeszcze w najbliższych czasach, że coraz więcej ludzi mówi na temat niedzieli, coraz więcej spraw związanych jest z zachowaniem, szacunkiem jakoby tego dnia i tak dalej. Dlatego też, drodzy, tak wygląda dzisiaj ogólnie chrześcijaństwo. Jak wyglądało ono w czasach apostolskich? Ja może kilka, żeby nie zanudzać, kilka zdań przeczytam z książki Historia Starożytnego Rzymu z wydawnictwa Książka i Wiedza z 1951 roku i autor napisał takie słowa, nawiązując do pierwszego chrześcijaństwa. Ze wszystkich religijnych systemów rozpowszechnianych w granicach Cesarstwa Rzymskiego szczególne znaczenie zdobyło chrześcijaństwo. I teraz autor opisuje. Gminy chrześcijańskie cechowała wspólnota. Podkreślam szczególnie to, bo do tego wrócę za jakiś czas. Wspólnota.
Dalej. Składali składki na głoszenie Ewangelii. Najważniejszym obrzędem chrześcijańskim był chrzest dorosłych przez zanurzenie, wieczerza pańska oraz to, że nie brali udziału w pogańskich praktykach. Chrześcijaństwo było prześladowane przez różnych wyznawców, kapłanów, różnych wierzeń, a również przez rzymskie władze. Tutaj Neron szczególnie, 64 rok, podpalenie Rzymu i obciążenie chrześcijan i tak dalej. I jeszcze jedno może zdanie. Chrześcijanie nie oddawali czci posągom. Nie czcili cesarza, składając ofiary przed jego rzeźbami. Chwalili jedynie Boga prawdziwego. Za to wielu spalono, innych ukamienowano, innych rzucano zwierzętom, innych wygnano. Drodzy, tak opisuje człowiek, który chrześcijaństwo pierwsze, to, które było innym chrześcijaństwem niż dzisiaj zauważyć możemy ogólnie patrząc. Jak wyglądało chrześcijaństwo w opisie Słowa Bożego? Dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, to znacie ten tekst na pewno, ale kto chce słuchać, niech słucha, kto chce czytać, niech czyta. Rozdział drugi i tam wiersze 42 po 46, gdzie czytam takie słowa następujące i brzmią. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach. Przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Za chwilę wrócę do tej końcówki tekstu, bowiem wykorzystam go z innego tłumaczenia, bo jest chyba dokładniejsze i lepsze. Drodzy, co jest powiedziane o tych ludziach? Jeszcze raz nie będę czytał tekstu, ale przypomnę. Prowadzili uświęcone życie. To jest bardzo ważne, co będę teraz punktował, bo wrócę do kościoła ostatków. Uświęcone życie wierzących. Mieli rozliczne dary. Śpiewali, mówili językami i tak dalej. Czynili cuda, uzdrawiali. Wyposażeni byli w moc Ducha Świętego. Działali wraz z Jezusem w ratowaniu ludzi. Czytaliśmy, że działy się cuda. Pamiętacie trzeci rozdział, uzdrowienie tego chromego przy bramie świątynnej, gdzie powiedzieli, my nie mamy złota i srebra, ale w imieniu Jezusa tobie mówimy, chodź. A więc działali z Jezusem. Była wśród nich jedność pomimo różnych charakterów. Przecież tworzyli tą gminę chrześcijańską, różne charaktery tworzyły, zwyczaje, uczucia, a jednak jedność była wśród nich. Trwali w nauce apostolskiej, na modlitwach trwali. Powiedzieliśmy, wspólnota była wśród nich. Spożywali wieczerzę pańską, uczestniczyli w nabożeństwach w dniu sobotnim świątyni. Chwalili Boga, widzieli cuda. Trzeci rozdział podałem jako przykład cuda, które działy się, a przecież wiele innych. A wiersz 46 w starym przekładzie, my starsi jesteśmy wychowani na Biblii tak zwanej gdańskiej, tej starym przekładzie, gdzie brzmi on tak. Pan dodawał codziennie do zboru tych, którzy mieli być zbawieni. Nasz przekład mówi, że
Pan pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, prawie to samo, ale tam Pan dodawał codziennie tych, którzy mieli być zbawieni. Drodzy, gdzie tkwiła tajemnica tego pomyślności, tego błogosławieństwa zboru apostolskiego? Gdzie tkwiła tajemnica? Ja wiem, że wy znacie odpowiedź, ale ja przypomnę, aby uwielbić Boga. Bo Bóg to uczynił w miłości swojej, tak uratował tego Jana, tak samo im dał coś, czy kogoś, kto był z nimi. I dzięki temu to wielkie błogosławieństwo mogli doświadczyć jego i widoczne było na zewnątrz. Drugi rozdział, od 1 do 4 wiersza. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzielały i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch podawał. A zatem otrzymali moc Ducha Świętego. Po wylaniu tej mocy Ducha Świętego wierzący kierowali myśli swoje, słowa swoje i słuchaczy kierowali na postać Chrystusa i do Chrystusa, który współdziałał z nimi, choć był niewidzialny, napisał Ellen White w książce Działalność Apostołów. Uczniowie opowiadali z radością o Jezusie. O Jezusie, który jest Zbawicielem i który jedynie odpuścić może grzechy. W tej mocy Ducha Świętego nieśli Ewangelię pod, jak napisane, pod całym niebem. Dzięki Duchowi Świętemu zbór pański miał moc i wielu Pan przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. Tyle, powiedzmy, sprawozdania z Słowa Bożego, przynajmniej wykorzystanego przeze mnie. Drodzy, czy Kościół dzisiaj, czasów ostatecznych, nie powinien być Kościołem czasów apostolskich? Tak, jest odpowiedź, tak. I powinien być to Kościół, który wielbi Chrystusa. Ostatecznym celem jest w mocy Ducha Świętego przygotować siebie i innych na spotkanie z Jezusem. Ja wiem, że znacie na pamięć posłanie do Laodycei. Ja nie będę całe czytał, ale tylko 3 wiersze. Objawienie świętego Jana. I tam rozdział 3. I w 3 rozdziale od wiersza 14 po 17 następujące słowa znajduję. A do anioła zboru w Laodycei mówi: napisz, ten, który jest amen, świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje. Jesteś ani zimny, ani gorący. Bądźże zimny albo gorący. Jeśli nie, to wypluję cię z ust moich. A mówisz: jestem bogaty, nie potrzebuję niczego, bo się wzbogaciłem. Ale Bóg ma inne oceny. A nie wiesz, że jesteś pożałowana godzin, nędzacz, biedak, ślepy i goły. Takie określenie Bóg nie skierował do pierwszego zboru. Skierował do ostatniego, który przecież miał być zborem odbijającym zbór apostolski, a więc zborem, którego tworzymy my, ja, wy, rodziny nasze, ci, których nie ma z jakichś tam przyczyn i tak dalej. Spójrzmy jeszcze raz na te cechy Kościoła apostolskiego i spoglądając na nie, znaki zapytania dam, nie odpowiadając na nie, każdy niech sobie odpowie w domu. Pierwsze, czytaliśmy.
prowadzili uświęcone życie. To jest uświęcone, to jest święte życie. Czy Kościół Adwentystów, który ja tworzę i my tworzymy, prowadzi święte życie? Nie odpowiadam. Prawda, że mieli różne, rozliczne dary. My też mamy dary. W Kościele Adwentystów są również dary ludzi, którzy wspaniale grają, śpiewają, cuda czynią, uzdrawiają. Są cudowne objawienia nawróceń, i to nie za rok, pół roku, tylko natychmiastowy. Mają wierzący, czy Kościół ma różne dary. Ale dalej, trzecia cecha była, że był Kościół wyposażony w moc Ducha Świętego. Czy Kościół Adwentystów ma moc, pełnię mocy Ducha Świętego? Ktoś powie, jeszcze nie był czas. Na wielu miejscach dawno moc Ducha Świętego została objawiona. Już nikt się nie nawraca, nie jeden, a tysiące się nawracały. Już nie ma kto nawrócić się dzisiaj. Czy polski Kościół jest wyposażony w moc Ducha Świętego? Kolejną cechą było, działali wraz z Jezusem w ratowaniu ludzi. Czy my, jako cząstka tego Kościoła, działamy w tym kierunku? Ktoś powie tak, chwała Pani. Ale ilu nie działa, a może jeszcze niekorzystnie wpływa. Pytanie kolejne. Przy stwierdzeniu była jedność pomimo różnych charakterów, zwyczajów, uczuć. Czy jest ta jedność? Nie ma braterstwa. Czy wam się podoba, czy nie, to powiem, nie ma. Jej często w rodzinach nie ma, a nie to w kościele. Nie ma. Bo każdy uważa, że to, co on robi, czy mówi, jest właściwe, coś mi tam będzie mówił przewodniczący, czy tam ktoś, a nawet jakieś tam prawo państwowe. Pomimo, że się nie sprzeciwia tam zasadom Kościoła. Nie ma tej jedności. A to są cechy, które cechowały pierwszy Kościół. Jeżeli Kościół nie będzie miał tych cech, nie będzie zbawiony. Będzie zbawiony, ale nie wszyscy. Jak organizacja może. Trwali w nauce apostolskiej. Tak, Kościół Adwentystów ma naukę apostolską, trwa więcej czy mniej, ale ma naukę apostolską. Trwali na modlitwie. Ostatnio nie pytam się, a nieraz się pytam, ile członków było, ile obcych było w zborach. W wielu zborach pytam naszego okręgu tutaj, dzisiaj południowego, a kiedyś bielsko-cieszyńskiego, ale nie pytam już, ile na modlitewnym była. No bo to różnie bywa. Prowadzę też ten modlitewny dział w Bielskim Zborze. W środę mamy spotkania. No, nie pytajcie, ile przychodzi ludzi. W związku z tym, drodzy, to jeden zbór, a gdzie inne? Czy trwa zbór na modlitwie? Chcę wam powiedzieć, może wiecie, może bierzecie udział tu siostry, zwłaszcza z Ukrainy, że wśród wielu grup takich ogólnopolskich czy międzynarodowych nazwę, jest też grupa, nazywa się Ściana Modlitwy i to jest ukraińsko-polska grupa, gdzie, o, to nie powstała teraz, ona już ponad rok jest, gdzie o różnych porach dnia i nocy, dzień w dzień modlą się różni ludzie. Każdy ma swoją godzinę, czy każda grupa ma swoją godzinę i modli się w wybranych celach, które są przedstawione, a nade wszystko dwa punkty przewodzą: ożywienie i reformacja. To są te dwie myśli główne, które są też głównymi myślami w ewangelizacji ogólnoświatowej. Ożywienie i reformacja. A obok tego osobiste sprawy, osobiste radości, które przeżywamy. Drodzy, gdy dzielimy się też doświadczeniami, to możemy powiedzieć, Panie, Ty wysłuchujesz głosu dzieci Twoich. Gdzie modlimy się za chorymi, gdzie modlimy się za tymi, którzy
uzdrowieni są, ale jeszcze mają jakieś problemy za ludźmi, którzy mieli pożar, wypalili się. Oprócz tego nie tylko się modlimy, bo składamy też dary, ale też mówiąc o tym, czy Kościół trwa na modlitwie? Znak zapytania zostawiam. Czy mamy wspólnotę braterską? Ten znak zapytania zostawiam. Spożywanie wieczerzy? Tak, amen. Uczestniczymy w nabożeństwach sobotnich? Najczęściej tak, chociaż teraz ten pandemiczny ten czas spowodował, że jakoś to uczestnictwo jest bardziej domowe niż osobiste. Dalej, chwalili Boga. Ci, którzy są na nabożeństwach, wielbią Boga. Niedawno, bo to na początku roku, mieliśmy tak zwane 10 dni modlitw. Na pewno i tutaj braliście udział w tym programie. I gdzie też na łamach ministry przeczytałem taką ciekawą opowieść siostry naszej, gdzieś tam z Stanów czy poza Stanami, ale tam napisała w tym ministry. I opisuje, że w 2019, kiedy uczestniczyła w tym programie 10 dni modlitw, była sama. Ale prosiła też obok innych intencji, prosiła grupę modlitewną, módlcie się za moim mężem i córką, którzy nie podzielają mojego zdania. W 2020 brała udział i powiedziała, dziękuję wam za to, że zmienia się sytuacja w moim domu z mężem i z córką. Dziękuję Bogu i wam za modlitwę. A w 2021, teraz tego roku, gdy była, przyszła z mężem i córką, którzy przyszli do kościoła. I mówi, wielbię cię Boże za to. Ty czynisz cuda. Jasne, że cuda czyni. I takich wiele jest historii, niekoniecznie za granicą, w Polsce również. Widzieli cuda. Pan po wylaniu mocy Ducha Świętego kierował myśli i słowa słuchaczy na Chrystusa, który współdziałał z nimi. A więc to jest to, co Słowo Boże podaje, że to Duch Święty kierował ich umysły. Cechy Kościoła Adwentystów powinny być cechami Kościoła Apostolskiego. Dlaczego ich nie ma? Nie wszystkie są. Dlaczego ich nie ma? Dlaczego, Panie Boże, nie ma chrztu w Polsce 1000 ludzi? Przecież Polska jest olbrzymi kraj. Będzie. Tego jestem pewien, że będzie. Tylko nie wiem, w którym momencie jeszcze życia. Ale chcę wam przeczytać pewne myśli. Zbór jest warownym grodem Boga. Warownym grodem Boga. Jest miastem ucieczki dla ludu Bożego. Mimo swego wątłego i niedoskonałego wyglądu, zbór jest przedmiotem, któremu Bóg poświęca najwięcej uwagi. Działalność apostołów, 10 strona. Chwała ci Boże za to, że my wątli, my słabi, ułomni, niedoskonali, że Ty poświęcasz najwięcej uwagi wam i mnie. Chwała ci Boże za to. Ale to nie koniec. Dwa razy powtórzę to sam, ten sam cytat. Braterstwo. Jest odpowiedź, dlaczego jest taki stan adwentystów, a nie inny. Dwa razy przeczytam. Droga do duchowej odnowy, strona 9. Głównym problemem Kościoła Adwentystów jest brak mocy Ducha Świętego. Powtarzam, głównym problemem Kościoła Adwentystów jest brak mocy Ducha Świętego. Tu jest przyczyna, że jest tak. Często zdawkowo prosimy, o ile prosimy. Boże, dzisiaj, kolejny dzień, ześlij moc na mnie, ześlij na rodzinę, na inne. Ilu ludzi o to prosi? Ale prosi szczerze. Otwartych jest na to działanie Ducha Świętego. Tu jest przyczyna. Kiedy zatem, powstaje pytanie, kiedy zatem obejmie nas moc Ducha Świętego? Ktoś mówi, no bo jeszcze nie jest czas wylania mocy wieczornego. To jest nieprawda.
To nie będzie tak, że dzisiaj 20, powiedzmy 7, czy któregoś, jest wylane moc Ducha Świętego na, moc na cały Kościół. Nie, 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 nie. To już w jednym było, w jednym jest, w drugim będzie. Ale osobiście, czy ja otrzymałem? Bo to, że nie otrzyma Kowalski, za przysłowiowe jakieś tam nazwisko, to nie znaczy, że ja nie otrzymam. Brak Ducha Świętego to jest główny problem Kościoła. Kościół apostolski miał, dlatego czyniły Bóg przez nich cuda. Chociaż cierpieli, jak czytaliśmy. Chociaż byli wygnani z domu swoich. Udzielona zostaje moc Ducha Świętego, aby przygotować zbór na przyjście Jezusa Chrystusa oraz służyć Jemu. Ale co zrobić, żeby była udzielona? Znam odpowiedź. Podzielę się z wami. Ja przypuszczam, że i wy znacie. W tej książce Droga do Duchowej Odnowy. Potrzebujemy każdego dnia podczas osobistych nabożeństw poddawać siebie Bogu i prosić o moc Ducha Świętego. Każdy osobiście. Jeśli nie robiłeś tego z jakichś tam powodów, zacznij to dziś. To nie znaczy, że nie robiłem przez 10-15 lat, to teraz nie, nie, nie. Dzień dzisiejszy może być zmianą w życiu Twoim. Potrzebujemy każdego dnia podczas osobistych nabożeństw poddawać siebie Bogu, powtarzam, i prosić o moc Ducha Świętego. A zatem jest konkretna rada. Gdy o to będziemy prosić, Bóg nam odpowie. Przykład, proszę bardzo. Jedna z sióstr naszych szukała, coś tam w komputerze szukała, tak powiedzmy w moim wieku, to taki średnim wieku była, bo 50 parę lat, prawda, to jest średnim wieku. Nie w moim, bo była, mogła być moim dzieckiem, moją córką. Ale mniejsza. Wracając. I znalazła tam tą audycję Hope Channel, bo jakoś do tej pory ona nie znalazła tego. I kiedy znalazła, czy słuchała raz, drugi, trzeci, tych lekcji szkoły sobotniej i tak dalej, i ona postanowiła swojego męża zaprosić. Słuchaj, chodź posłuchaj. Ja co, mnie nie obchodzi, mnie tam religia i to. Ale chodź posłuchaj, nic nie stracisz. Drodzy, kiedy raz przyszedł posłuchać, drugi raz przyszedł posłuchać, trzeci raz przyszedł posłuchać. Patrzył, gdy ona rano wcześniej wstawała i się modliła. On się nie modlił, ale gdy się modliła. Pyta się, a co ty tak codziennie się modlisz? I to coraz dłużej. A mówi, bo ja między innymi proszę, żeby Duch Święty do ciebie dotknął. A ja nie chcę. Ja będę nadal prosiła. Dzisiaj jest on i ona w zborze już. Wierny jest Bogu. Drodzy, potrzebujemy każdego dnia prosić i poddawać siebie. Prosić o Ducha Świętego. Druga myśl. Duch Święty przemawia do umysłów za pośrednictwem Pisma Świętego. Wyjaśnia, usuwa błędy, działa na nasze serca, na nasz umysł. To Duch Święty przekonuje. Przekonuje też na podstawie Słowa Bożego. Na podstawie tego słowa, które dzisiaj brat tutaj, wyjmując pewne myśli z psalmu 119, prowadząc lekcję szkoły, wspomniał o tym. Czy braterstwo odpowiadając, wspomnieliście. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Drodzy, Kościół będzie zwycięski. Ale czy my będziemy zwycięzcami w tym Kościele? Oto postawię pytanie sobie i każdemu z nas. Spójrzmy przez pół minuty, minutę na Jezusa według opisu Pisma Świętego. Ten, który był Synem Bożym, każdego poranka i wieczora, oprócz tego podczas dnia, schylał się w modlitwie przed Ojcem. I tu mnie zafascynowała ta myśl, bo to jest cytat z książki Działalność Apostołów, 39 strony. Zafascynowała mnie ta myśl, że ten, który był Synem Bożym, który był Bogiem, który boskość nie wykorzystał dla siebie, ale dla innych wykorzystał.
Ten modlił się codziennie, wzmacniając wiarę i czerpiąc z nieba moc Ducha Świętego. On codziennie prosił. Jeżeli on prosił, dlaczego ja nie proszę? A jeśli nie prosiłem, do tej pory od dziś prośmy. Była mu potrzebna do przeciwstawiania się złu i pomagania innym, prowadząc ich do wieczności. Ja przynajmniej na dzisiaj nie znam innego posłania jak to, żeby codziennie wołać o moc Ducha Świętego. Może jestem dziwakiem, ale jakoś tak jestem jak kura. Wcześniej idę spać i wcześniej staję. W programie modlitewnym Ściana Modlitwy Polsko-Ukraińskiej Grupy ja mam godzinę od 3 do 4 rano. Już później idę spać, już czytam sobie lekcje, tam inne książki. Ale to jest moja godzina. Ale w tej godzinie też proszę, Boże, ześlij moc Ducha Świętego. Ona mi jest potrzebna bardzo. No są inne intencje oczywiście. Drodzy, zastanawiają mnie to z dzieł apostolskich, z tej książki Działalności Apostołów. Ten Pan Jezus, który był Synem Bożym, on schylał się w modlitwie, powtarzam, i codziennie modlił się o moc Ducha Świętego. Dlaczego ja, my zapominamy o tym? Jak chcemy zwyciężyć bez mocy? To jest niemożliwe. Nie tylko, że innym możemy wskazać drogę, ale my możemy nie być zbawieni. Albo i oni nie będą zbawieni, bo na inne priorytety zwrócimy uwagę. I jeszcze jedna końcowa myśl, jeśli chodzi o książki. Pan będzie jego naśladowcom udzielał każdego poranka mocy Ducha Świętego, który uczyni z wierzących współpracowników Bożych. Co jest powiedziane? Jest obietnica. Pan będzie udzielał mocy Ducha Świętego. Fascynujemy się Kościołem Apostolskim, rozmawiamy często o Kościele Apostolskim, jaki to wspaniały był Kościół i tak dalej. On też miał problemy, bo listy Pawłowe czy inne to są związane przez pierwszym chrześcijaństwem, też miał problemy. Nie myślmy, że było tak barakio. Ale był to Kościół zwycięski, który grzech potrafił nazwać grzechem, wyznać jedni drugim, czy przed Bogiem później. I który znów wołając o moc, otrzymując ją codziennie, bowiem każdego dnia potrzebowali tej mocy Ducha Świętego. Sumując, braterstwo, chcę powiedzieć, że dzisiaj ja jako członek Kościoła Adwentystów potrzebuję mocy, ale jestem pewny w 100%, że każdy z was potrzebuje tej samej mocy. Na każdy dzień. Bo nie stanie się to, że obudzę się pewnego dnia i już mam, ojej, jestem prawie w niebie, światłości wielkiej, mam moc wtedy. Bóg daje nam tyle, ile wykorzystamy. A On wie, ile skorzystamy z mocy. Co należy uczynić? Prosić. Bo inaczej, jeśli nie będziemy prosić, to zniszczy nas chrześcijaństwo, które jest wokół nas. I nie czarujmy się, że sobota nas uratuje. Przeczytam wam kilka myśli. Zaczerpnąłem ją z katechizmu katolickiego z 1932 roku, który mam. I tam różne strony. Jest tak, biskup rzymski, pisze autor katolicki, jest następcą Piotra, głową całego Kościoła i ojcem wszystkich chrześcijan. Jeden jest Kościół katolicki, poza którym nie ma zbawienia, ani nawet grzechu odpuszczenia. Konieczne do zbawienia wszelkim ludziom i stworzeniu jest podlegać biskupowi rzymskiemu.
Żeby was nie zanudzić, to jest tylko jeden cytat. Straszny. To mi się bardzo uderzyła mnie końcówka tego cytatu. Posłuchajcie. A jest on z Bulli Cantate Domino, czyli Zaśpiewaj Bogu z 1441 roku. Jest napisane tak. Nikt, kto nie jest w Kościele katolickim, nie dostąpi żywota wiecznego. I teraz. Nawet gdyby przelał krew dla Chrystusa. Jest to bluźnierstwo. Ale jeśli nie przyjmiemy mocy Ducha Świętego, ta wielka moc, potęga, za którą stoi szatan i jego moc, ona obejmie pewnego dnia i psychikę naszą. Nam potrzeba jest mocy Ducha Świętego. Potrzeba jest wołania codziennie, drodzy, czy się zastosujemy do tego, czy nie, nie wiem. Ale wołania codziennie, Boże, ześlij mi moc Ducha Świętego. Niechaj ona mnie chroni, moje rodziny, mój zbór, moje zbory, moje chrześcijaństwo. Niechaj przygotuje mnie do działania i tym działaniu, które chcę wykonać, daj odczuć, że jesteś ze mną. Takie posłanie, drodzy braterstwo, kieruje Bóg do mnie i do was. Co zrobicie? Wybór należy do was. Ale za wzorem Chrystusa, który codziennie rano, wieczór, a tu poranek Ellen White wspominała, modlił się o moc Ducha Świętego, chociaż był Synem Boga. To posłanie niechaj pozostanie przykładem, abyśmy to czynić mogli ku zbawieniu, ku uwielbieniu Boga, w niebie i tu na ziemi i ku radości we wspólnym pielgrzymowaniu do wieczności. Amen.